Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś mój komentarz do ataku na ambasadora Rosji w Polsce, pana Siergija Andrzejewa, który odbył się 9 maja 2022 roku przed mauzoleum żołnierzy sowieckich w Warszawie. Wówczas to demonstranci uniemożliwili rosyjskiej delegacji złożenie tam kwiatów, a sam ambasador rosyjski został oblany czerwoną substancją. Chciałbym skomentować to wydarzenie z kilku płaszczyzn związanych i z polityką zagraniczną, i z relacjami dyplomatycznymi polsko-rosyjskimi, ale także szerzej z pewnymi kanonem dyplomacji, a także no, szeroko rozumianą polityką bezpieczeństwa. Po pierwsze, warto zauważyć, że Polska jako państwo dopuściła się złamania konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych podpisanej dnia 18 kwietnia 1961 roku. Ta konwencja daje, między innymi daje gwarancję bezpieczeństwa przedstawicielom dyplomatycznym i no, zwłaszcza artykuł, 9, artykuł 29 warto tutaj podkreślić, gdzie jest mowa o tym, że cytuję Osoba przedstawiciela dyplomatycznego jest nietykalna, nie podlega on aresztowaniu ani zatrzymaniu w żadnej formie. Państwo przyjmujące będzie go traktować z należytym szacunkiem i przedsięweźmie. Wszelkie odpowiednie kroki, aby zapobiec wszelkiemu zamachowi na jego osobę, wolność lub godność. Koniec, koniec cytatu. I w tym kontekście niewątpliwie skandaliczne są no nie mówię o. skandaliczne są nie te wypowiedzi, nie tylko te wypowiedzi w internecie przez, przez różnego rodzaju anonimowe osoby wpisywane, ale przede wszystkim tłumaczenie przedstawicieli polskich władz, polskiego rządu, że te, to wydarzenie. Musiało nastąpić, że miało prawo nastąpić, ponieważ jest wynikiem emocji, Kobiet ukraińskich. No, oczywiście to jest, to jest absurdalne tłumaczenie. To jest przestępstwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, jasno regulowane w rozdziale 17 kodeksu karnego. Artykuł 136 mówi wyraźnie o czynnej napaści lub znieważeniu przedstawiciela, przedstawiciela obcego państwa i to jakby nie, nie podlega jakiejkolwiek wątpliwości. Natomiast tłumaczenie emocjom, emocjami, przedstawicieli mniejszości narodowych w Polsce, zachowań niezgodnych z prawem międzynarodowym i z prawem krajowym jest absolutnie niedopuszczalne. Musimy sobie zdawać sprawę, że poziom ochrony i sposób traktowania dyplomatów obcych państw w Polsce wyznacza również pewnego rodzaju standardy w stosunku do traktowania polskich dyplomatów poza granicami, poza, poza granicami Polski. I no, musimy sobie także zdawać sprawę, że tego typu tego typu wydarzenie narazi na odwet Polaków mieszkających w Federacji Rosyjskiej, być może także na obszarze państwa związkowego Rosji i Białorusi, no w tym oczywiście także polskich. Polskich dyplomatów. Oby oczywiście się polskim dyplomatom ani Polakom mieszkającym na wschodzie nic nie stało, ale należy sobie zdawać z tego sprawę z możliwych reperkusji. Ja osobiście nie wierzę w to, że państwo polskie nie było w stanie zapobiec temu incydentowi. Uważam, że to nie jest kwestia tylko zdolności operacyjnych policji czy służb specjalnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, które powinny sobie zdawać sprawę z możliwych konsekwencji, skutków, reperkusji tego typu kroku, ale to jest tak, że oczywiście Odpowiedzialność władz państwowych, które wcale nie musiały dopuścić do właśnie nawet zaistnienia takiej, takiej groźby, nie mówiąc już o możliwości wyłapania potencjalnych prowokatorów z, z, tego, z tego tłumu. To jest jakby jedna sprawa. Natomiast druga kwestia to. Kwestia pochwały ataku na ambasadora obcego państwa. To jest oczywiście zwykłe nawoływanie do popełnienia przestępstwa. Tym się powinien zająć prokurator to jest artykuł 255 Kodeksu Karnego i to jest generalnie bardzo duże szkodzenie wizerunkowi Polski, ponieważ musimy sobie zdawać sprawę, że Przyzwolenie na przenoszenie konfliktu na terytorium Polski jest absolutnie sprzeczne z polską racją stanu. Jest bardzo źle, że dziś przedstawiciele jednej mniejszości narodowej dokonują ataku na dyplomatę. Na dyplomaty innego państwa, i to dzieje się na terytorium Polski, to jest próba przeniesienia konfliktu rosyjsko-ukraińskiego na terytorium Polski. To jest kwestia kolejnego kroku w stronę eskalowania napięcia w relacjach polsko-rosyjskich, eskalowania bardzo niezdrowych emocji. No i obawiam się, że niestety kolejny krok w kierunku wciągnięcia Polski do wojny, w kierunku wojny polsko rosyjski. Niestety, przyzwolenie na ekstremizm jest, jest oczywiście absolutnie sprzeczne z polską racją stanu. Musimy sobie zdawać sprawę, że sprowadzamy siebie tym samym, jako, jako naród, jako państwo, do roli pionka w grze innych państw, w grze innych mocarstw, i to jest szczególnie niebezpieczne. Kolejna sprawa to jest sprawa wizerunkowa. Myślę, że Taki atak na ambasadora obcego państwa wcale nie przysporzy Polsce przyjaciół na świecie. Nie będzie przykładem. Praworządności nie będzie przykładem demokracji, nie będzie przykładem sprawnie działającego państwa, sprawnie działających sp służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne i za bezpieczeństwo wewnętrzne. Myślę, że nawet w Unii Europejskiej nie spotka się to z żadnym pozytywnym odbiorem, a cóż dopiero w pozostałych częściach świata. Pamiętajmy, że wbrew temu, co mówią media głównego nurtu. Cały świat nie sprzymierzył się przeciwko Rosji, cały świat nie nałożył sankcji na Rosję, cały świat nie odwrócił się od Rosji. Spójrzmy na Amerykę Łacińską, spójrzmy na Azję, spójrzmy na Afrykę. To jest, to jest oczywiście pewna kreacja medialna. Natomiast wszędzie tam działają, działają media, czy prawie wszędzie tam działają media rosyjskie i one nie będą kształtowały pozytywnego wizerunku Polski, wręcz odwrotnie, będą kształtowały wizerunek kraju absolutnie nieodpowiedzialnego, rządzonego przez polityków niezrównoważonych. Nie Kraju neonazistowskiego, kraju faszystowskiego. Jest to bardzo niebezpieczna tendencja nie umacnia pozycji Polski w Unii Europejskiej, nie umacnia pozycji Polski na świecie, ani polskiego wizerunku. Kolejna kwestia to jest oczywiście sprawa narodowościowa. Musimy sobie zdawać sprawę, że tak liczna mniejszość narodowa ukraińska w Polsce jest szczególnie podatna, czy jest szczególnie narażona na działanie obcych służb specjalnych, w tym oczywiście służb rosyjskich. Musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli polskie państwo, jeżeli policja, jeżeli kontrwywiad nie będzie sprawnie działał, jeżeli nie będzie zapobiegał tego typu prowokacjom, to będzie dochodziło do wzrostu ekstremizmu na terytorium Polski, a doskonale wiemy z historii, chociażby z okresu II Rzeczpospolitej, wiemy, do czego tego typu działania mogą doprowadzić. Dziś mamy rzucanie, rzucanie czerwoną substancją. Ma jutro czy pojutrze być może będzie, będzie to o wiele bardziej radykalne. Oby nie, oczywiście oby nie, warto dzisiaj przestrzegać przed tym, warto przestrzegać przed wzrostem ekstremizmu i warto apelować do władz państwowych nie o usprawiedliwianie tego typu zachowań, ale o ściganie i, i oczywiście o szeroko rozumianą prewencję. No, niestety ja uważam, że jest to kolejny krok w kierunku zaognienia relacji polsko-rosyjskich, kolejny krok w stronę Pogłębienia się tej nienawiści między naszymi krajami zupełnie, zupełnie niepotrzebny krok. Uważam, że może być to wykorzystane w kierunku no, niestety wpychania Polskę na kolejny właśnie wojny z Federacją Rosyjską czy z Państwem Związkowym Rosji i Białorusi, co moim zdaniem byłoby absolutnie katastrofalne dla, dla państwa polskiego, dla narodu polskiego. Nie idźmy na te wojny. Dziękuję Państwu za uwagę.